Znajdujemy się na terenie byłych zakładów odzieżowych Bobo. Niegdyś potentata w produkcji odzieży dziecięcej. Fabryka powstała na bazie tkalni Zimmermana po II wojnie światowej. 77 lat temu Atlas Werke z Bremy otwiera tutaj jedną ze swoich filii i rozpoczyna produkcję części do jednoosobowych torped Neger. Po mojej prawej stronie znajdowała się hala o powierzchni 1000 m2, w której zamontowano maszyny przywiezione tutaj z Bremy w 1943 roku, służące do produkcji części do Negerów. W tym czasie zbudowano także schron zdolny pomieścić całą załogę pracującą w tym miejscu. Po II wojnie światowej na terenie fabryki znajdywano części mogące sugerować, że produkowano tutaj także specjalne aparaty tlenowe służące pilotom jednoosobowych łodzi torpedowych. Dziś zostały tylko zarysy murów, a także zasypany schron, przypominające o dawnych czasach i tajemnicach Piławy Górnej.